Dzień dobry moje kochane byczulisie. Witajcie na kanale Karty na Miłość i zapraszam Was na horoskop na przyszły tydzień, czyli na czas od 16 do 22 września 2024. Ten tydzień, jeżeli śledzicie kalendarz, to wiecie, może być nerwowy, może być ognisty, dlatego że możemy spotykać się z agresją, możemy mieć kłopoty ze spaniem, bo 18 września mamy pełnię księżyca, a wiecie, że są to takie aspekty, które wpływają na nas, ludzi, tak? Proszę Państwa, dzisiaj anielski tarot, tak jak widzicie. Mile widziane łapki w górę za mój poświęcony Wam czas. Jeżeli ktoś może, niech udostępni i pamiętajcie. Bierzemy ją. I pamiętajcie, że każde to czytanie jest ogólne. Może się tak zdarzyć, że z kimś nie rezonuje i powiecie, to nie dla mnie. To proszę sprawdzić ascendent, w jakim znaku macie. Proszę sprawdzić Wenus, która odpowiada za miłość, w jakim znaku macie. Jeżeli lubicie wiedzieć, co tam jest ukryte, to należy sprawdzić znak księżycowy. Ja sobie tylko karty przełożę. Mile widziane też, kochani, komentarze, bo nas z tego rozliczają. A jeżeli ktoś przegapił czytanie na wrzesień, to znajdziecie, kochani, na pewno na playliście. I jak zawsze na początek, karta wyroczni. Dzisiaj wyrocznia duchowych zwierzątek dla Państwa, byczków. I oto karta dla Was, moi kochani, moi mili. Zobaczymy, co dla Was wyciągło. O, karta numer 50. Nic się nie marnuje. Jest to sęp. No sęp wiadomo, z czym się kojarzy, nie? Kochani, tu jest taki przekaz, że to, co wydaje się na pierwszy rzut oka brzydkie, szkaradne, jest piękne. Na swój sposób. Czemu nic się nie może zmarnować? Ponieważ natura dostrzega wartość we wszystkim, co istnieje. To, co wydaje się zgniłe i brzydkie, ma potencjał. No i ma szansę przemienić się w coś pięknego. Może tutaj, kochani, ta karta chce pokazać, że to, co ulega rozkładowi, to jedynie zmiana. Mam wrażenie, że żadne cierpienie, czy to twoje, czy czyjeś i przeżycia, nie poszły na marne, bo one nas utorowały. To, że ktoś może powiedzieć, no przepraszam, że to powiem, ale to mi przychodzi do głowy, jestem brzydka, brzydki, to wiecie, co wystarczy zrobić. Są salony piękności i nagle się coś i wszystko zmienia. Ja tutaj zostawię tę kartę. Kochani, rozkładamy tarocika, a z wody nam już po prostu wyskoczył, jak Filip z konopi. A co to oznacza? Zakochanie się, szczęście do ludzi, radośni ludzie, pogodzenia w związkach, pogodzenia z innymi osobami, przeprowadzka do nowego domu, oświadczyny, śluby, duchowy wzrost. Także, no, proszę Państwa, finansowo bardzo dobry tydzień finansowo, bardzo dobry tydzień. Ja sobie rozłożę wszystkie karty i zaraz Wam będę opowiadać. Słuchajcie, krótkie, fajne czytanie, bo finansowo nie musicie się martwić. Pieniądze przyjdą, zaległe faktury przyjdą. Ta siódemka ziemi też oznacza, że wy jesteście cierpliwi i po prostu rozumiecie czyjąś sytuację, że ktoś nie może oddać, że może być za tydzień.
Wiecie, że wykonaliście swoją pracę, oddaliście tą pracę, teraz czekacie na zapłatę. Możecie mieć przerwę w pracy, to znaczy miecie mniej zleceń, ale to nie oznacza, że wam pieniędzy braknie. Nie, nie. Najlepsza karta to jest dla osób, które szukają pracy, bo możecie w tym tygodniu podpisać rewelacyjną umowę na przyszłość. To jest praca z przyszłością, to jest praca, gdzie was będą wysyłać na szkolenia. Owszem, szef, szefowa mogą być wymagający, ale będziecie się uczyć czegoś nowego. Jeżeli, kochani, idziecie załatwiać sprawy do urzędu, to AZWOdy wam po prostu daje możliwość spotkania bardzo przyjaznego urzędnika, załatwienia wszystkich spraw, także dobre wieści dotyczące kwestii finansowych. Może chcecie, kochani, wziąć kredyt, czy jakieś dofinansowanie, no to słuchajcie, rewelacyjne karty. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o miłość, to jedynie tutaj się, proszę Państwa, doczepię, mam nadzieję, że widać. Widać. To tutaj się doczepię do jednej rzeczy, że między Wami troszeczkę było albo będzie, jeżeli nie było zawirowań i takich zawieruch, to mogą być, dlatego że wasz partner, partnerka mogą chcieć po prostu więcej czasu przebywać samemu, mogą chcieć, brzydko mówiąc, zawalczyć o siebie, o swoje szczęście. Słuchajcie, mam takie wrażenie, że ci, co się rozwodzą tak do końca, czy się rozstają, tak do końca nie będą wiedzieli dlaczego, bo partner się nie przyzna. Jeżeli uważacie, że partner czy partnerka was okłamuje, to macie rację, bo coś dzieje się za waszymi plecami, niestety. Musicie zrewidować, nie wiem, swoje plany na przyszłość, musicie być bardziej czujni, dlatego że królowa ognia zawsze oznacza dodatkową osobę. Natomiast siódemka mieczy mówi o kłamstwie, oszustwie, zdradzie. Dla części z was będzie to tydzień, kiedy podejmiecie decyzję o rozstaniu, o odejściu, a dla części z was będziecie odpoczywać od siebie i też nie dacie po sobie poznać, że jesteście źli, wkurzeni i będziecie próbować dla dobra, mam wrażenie, dzieci, dla dobra naszego związku, waszego związku, próbować się pogodzić. Ale to jest też informacja, że to wy potrzebujecie czasu. I teraz dziewczynki, tak, może chodzicie cały dzień w dresie, może warto ubrać się po domu też inaczej. Karta kochanków zapowiada, że te związki, one mają szansę na powodzenie, ale wy musicie pomóc. Słuchajcie, to nigdy nie jest tak, że wina leży po jednej stronie, tak? Zawsze spróbujcie się wczuć też w sytuację tej drugiej osoby. Co dla singli? No ja powiem tak, że to jest taki tydzień, że nie wchodziłabym na razie w związki, poznawałabym, przyglądałam się, dlatego że nowo poznana osoba, która jest już w waszym życiu, ona dopiero co wyszła z jakiegoś związku, może jeszcze się nie rozwiodła, może jeszcze ma jakieś kłopoty i po prostu może jeszcze was też tak obserwuje. Mam tutaj wrażenie, kochani, że niektórzy mogą się wkopać, za przeproszeniem, w jakąś relację trudną, czy trójkową, czy z kimś, kto non-stop manipuluje, non-stop mówi, że przyjedzie, nie przyjeżdża. Musicie uważać, kochani, bo na sercu siódemka mieczy mówi, że ta osoba to do końca nie wie, czy kocha, czy nie kocha, mówi co innego, robi co innego, dlatego uważajcie. Mam też wrażenie, że dla was, kochani, ta dziewiątka wody oznacza, że lepiej być samemu, lepiej tutaj rozwinąć skrzydła, zająć się sobą, swoją niezależnością, kreatywnością i poczekać na tego prawdziwego kochanka czy kochankę, który po prostu da wam wszystko to, czego potrzebujecie. Wy czego potrzebujecie? Moim zdaniem równowagi. Moim zdaniem musicie zadbać o siebie. No i karty, kochani, tutaj, które mamy dopowiadające, ja mam takie wrażenie, że musicie spojrzeć na swoje sprawy właśnie z innej strony, tak jakbyście obserwowali. Może zapytać kogoś, podpytać, tak? Bo może być taki zastój w sprawach sercowych, ale za to finansowo i zawodowo się ruszy, tak? Może
chcieliście się z kimś pogodzić, a ta osoba jest uparta, jest taka nieugięta. Może zrób coś dla ciebie. Może właśnie ta dziewiątka ziemi chce ci powiedzieć, żebyś spędzała ten czas w samotności. Może lepiej zacząć pracę na własny rachunek. Może lepiej zająć się pracą, finansami, dziećmi, niż, kochani, zabawą. Dlatego, że karta wynikowa, siódemka mieczy, mówi o innych możliwościach. Mówi o tym, żeby pomyśleć o czymś jeszcze. I zobaczcie, nic się nie zmarnuje. To, co przeżyliście, to są wasze doświadczenia i tego nikt wam, kochani, nie zabierze. Poszukujcie, pytajcie, możecie się znaleźć, owszem, w tym tygodniu w bardzo skomplikowanej sytuacji, ale ja podejrzewam, kochani, że wy znajdziecie wyjście z tej sytuacji, bo będziecie bardzo ostrożni, bardzo będziecie, dwa razy się zastanowicie, zanim podejmiecie tą decyzję i ja wam powiem tak, za dużo było ostatnio pracy, za dużo było chaosu wokół was, za dużo ludzie coś chcieli, ten czas zostawcie dla siebie, dobra? To ja tyle, skarby. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie horoskopu. Jak widzicie, ja już tutaj prawie po malowaniu, prawie już wszystko na swoim miejscu. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję, kochani, za kawusię, którą postawiliście. Jest to piękny gest podziękowania. Macie opis pod filmikiem, także jakby ktoś chciał się zrewanżować, jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Pamiętajcie o łapce w górze komentarzu. Jeżeli nie macie subskrypcji, kochani, to koniecznie zostawcie i nic się nie martwcie. Tydzień przeleci i znowu się będziemy słyszeć. Buziaki, pa, pa.